Zadanie szóste. Cenę laptopa obniżono najpierw o 15%, a później o 150 zł. Po dwóch obniżkach laptop kosztuje 2400 zł. Oceń prawdziwość podanych zdań. I zdanie pierwsze. Przed tymi dwoma obniżkami laptop kosztował 3000 zł. Więc żeby sprawdzić, czy to zdanie jest prawdziwe, po prostu podstawmy tą liczbę 3000 zł, obniżmy tą cenę najpierw o 15%, a później o 150 zł i zobaczymy, czy wyjdzie nam 2400 zł. Czyli mamy 3000 zł, chcemy obniżyć tą cenę o 15%, czyli układamy proporcje, że to jest nasze 100%, mamy znaleźć 15%, tutaj mamy x, no i wyliczamy, że x równa się 3000 zł razy 15% i dzielimy to przez 100%. Czyli procenty nam się skracają, 2 zera i 2 zera, mamy 30 razy 15, a to będzie 450, no i mamy złotówki. Czyli od 3000 zł musimy odjąć 450 zł i otrzymujemy 2550 zł. Teraz jeszcze musimy obniżyć tą cenę o 150 zł, czyli 2550 zł minus 150 zł faktycznie wychodzi 2400 zł, czyli to zdanie jest prawdziwe. I teraz po obu obniżkach cena laptopa stanowi 85% ceny początkowej. No i widzimy, że na pewno nie jest to prawidłowa odpowiedź, bo skoro cena początkowa wynosi 3000 zł, to jeżeli obniżymy ją o 15%, czyli będziemy mieć wtedy 85%, to otrzymamy 2550 zł, a nie 2400 zł. Gdybyśmy chcieli to jeszcze inaczej sprawdzić, moglibyśmy ułożyć proporcje, że 3000 zł to będzie nasze 100%, no i ile procent to jest 2400 zł. I na pewno nie wyjdzie nam 85%, możemy to wyliczyć, czyli druga odpowiedź będzie fałszywa.